Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z iCamat. Tym razem będziemy się zajmować ciągłością funkcji. Zapraszam. Spróbujmy się zastanowić, co to znaczy funkcja ciągła. Tak najprościej, żebyś to zrozumiał, to ja oczywiście przygotowałam tutaj dwa układy malutkie współrzędne i będę chciała Ci wytłumaczyć na początek, żebyś geometrycznie rozumiał tą ciągłość. Ciągłość funkcji, jak sama nazwa wskazuje, to jest funkcja, którą jestem w stanie ciągle ruchem jednej ręki bez odrywania narysować. No załóżmy sobie, tutaj mamy taką funkcję. Jest to oczywiście funkcja ciągła i jest ona ciągła w całej swojej dziedzinie. Ja bez odrywania ręki narysowałam ten wykres. Natomiast tutaj, w tym układzie współrzędnych, narysuję funkcję, która nie będzie ciągła, ale nie zawsze. Tylko w jednym punkcie nie będzie ciągła, zatem nie będę mogła powiedzieć, że jest to funkcja ciągła. Bo żeby funkcja była ciągła, to ona musi być ciągła w całej dziedzinie. Chyba, że zapytają Cię o ciągłość w danym przedziale czy w danym punkcie. No to spróbujmy narysować wykres funkcji. Niech będzie taka i taka. Tu jest kółeczko zamalowane, a tu jest kółeczko otwarte. Popatrzmy. Ta funkcja nie jest ciągła. Nie jest ciągła, ale popatrzmy, w tym przedziale ona jest ciągła. W tym kawałku, w tym przedziale też jest ciągła. Ona nie jest ciągła tylko w jednym punkcie, ale no wniosek z tego po prostu w ogóle nie jest ciągła. Wyobraźmy sobie, że tu jest ten punkt, nazywa się jakiś x0. Czyli funkcja nie jest ciągła, możemy sobie dopisać w punkcie x0, czyli jak gdybym miała powiedzieć, czy moja funkcja jest ciągła? Nie, nie jest. Dlaczego nie jest? Bo nie jest ciągła w tym punkcie x0. I teraz, to oczywiście jest z wykresu. Jeżeli jesteś w stanie narysować wykres tej danej funkcji, prawda, to możesz z wykresu powiedzieć, czy jest ciągła, czy jest nieciągła. Tylko tak się składa, że rysowanie wykresu jest bardzo czasochłonne. Ja oczywiście tak od ręki narysowałam przykładowe wykresy, żeby Ci pokazać, że ciągłość kojarzy nam się z tym, że ja nie odrywam ręki. Rysuję funkcję w sposób ciągły. Natomiast, no trzeba to umieć obliczać, prawda? Trzeba badać ciągłość funkcji w punkcie. I mamy zawsze jakieś podejrzenie. Mamy podejrzenie, że pewien punkt powoduje, że my się zastanawiamy, prawda? Czyli my podejrzewamy, że funkcja może nie być ciągła w jakimś x0. I teraz co zrobić, żeby być pewnym, że ona jednak jest ciągła w tym punkcie x0? Funkcja będzie ciągła w punkcie jakimś naszym x0, jeżeli granica przy x zmierzającym do x0 z prawej strony tej naszej funkcji będzie taka sama jak granica przy x zmierzającym do x0 z lewej strony, tu mamy z prawej strony, tu mamy z lewej strony też naszej tej funkcji i jest równa, nie dość, że te granice z lewej i z prawej strony mają być równe, to one mają być jeszcze równe wartości tej funkcji w punkcie tym naszym x0. Czyli jeżeli taki zachodzi warunek, że te dwie granice czasem, to może być po prostu x zmierzające do x0. Nie mamy rozdzielenia na z plusem, na z minusem, ale ja dałam już taką bardziej ogólną wersję, że może być osobno przy x zmierzającym do x0 z plusem, przy x zmierzającym do x0 z minusem, ale muszą te granice być równe wartości tej funkcji w punkcie x0, to wtedy mówimy, że funkcja jest ciągła w tym naszym x0, w naszym punkcie x0. Jeżeli będzie ciągła w tym punkcie, gdzie podejrzewamy, że ona nie jest ciągła, tak, ale ona jednak będzie ciągła, to my stwierdzamy, że ta funkcja jest ciągła w całej swojej dziedzinie. Najczęściej oczywiście jest to zbiór liczb rzeczywistych. Czyli pojęcie ciągłości funkcji, popatrz, związane jest z tym, że musisz umieć liczyć granice funkcji w punkcie, zarówno obustronne, jak i z prawej strony, jak i z lewej strony. No i oczywiście musisz umieć liczyć wartość funkcji w punkcie, ale to jest rzecz jeszcze ze szkoły średniej, więc naprawdę problemu z tym, myślę, nie będzie. Jeżeli już masz taki
teraz wiadomości, taki ogólny pogląd na temat ciągłości. Już wiesz, co to znaczy funkcja ciągła, funkcja nieciągła. Znasz warunek, kiedy jest ciągła w punkcie x0, no to możemy przejść do analizowania, czy podane funkcje, które wymyśliłam, które właśnie przygotowałam na to nasze spotkanie, będą ciągłe w danym punkcie, czy też nie będą ciągłe w danym punkcie. Zapraszam Cię do rozwiązywania przykładów razem ze mną. Funkcja f od x dana jest w postaci klamrowej i tak, raz ona ma taką postać, że wygląda jak x kwadrat minus 36 podzielone przez x plus 6, ale tylko wtedy te x nie są minus 6, a raz ona po prostu ma wartość minus 12, wtedy kiedy x jest równe minus 6. Bardzo często, badając ciągłość funkcji, będziemy się spotykać z tak zwanymi funkcjami klamrowymi, czyli tak jak tutaj zapisane te funkcje, że raz funkcja ma taką postać, raz ma taką. No więc zgodnie z tym, co powiedziałam, no fajnie by było mieć wykres, ale nie chce nam się rysować wykresu, bo to zbyt czasochłonne, więc chcemy skorzystać z warunku, chcemy policzyć te granice. No to będziemy liczyć sobie granicę przy x zmierzającym do minus 6. Dlaczego? Dlatego, że tylko w minus 6 jest problem. Popatrz, jeżeli x będą różne od minus 6, to mam do czynienia z taką funkcją. Natomiast jak x będzie równe minus 6, to mam taką funkcję stałą. Te funkcje będą ciągłe, ale tylko problem jest minus 6. Nie wiemy, czy ona będzie tak naprawdę już ciągła, czy nie ciągła. Dlatego badamy ciągłość funkcji w punkcie x równym minus 6. No więc liczymy granicę przy x zmierzającym do minus 6. I teraz uwaga, ja podawałam z prawej z lewej, ale powiedziałam, że nie zawsze musi być z prawej z lewej. Dlaczego? Dlatego ja mam podane, że x różne. Czyli zarówno może być z prawej, jak i może być z lewej. Ma być różne od minus 6. Ma zmierzać do minus 6 moja granica, ale nieważne z której strony. Dlatego ja liczę tylko po prostu tą jedną moją granicę. Po prostu x zmierza do minus 6. No i teraz tak, jeżeli ja podstawię oczywiście minus 6, prawda? Jak widzimy, podstawię minus 6, no to jeżeli ja tą minus 6 podstawię, no to wychodzi mi tu 0, na dole 0. Mogę regułą do Lopitala policzyć, ale widzę, że w sumie będzie się dało szybciej to zrobić, jeżeli ja u góry w liczniku zastosuję wzór skróconego mnożenia i będę miała x minus 6 w jednym nawiasie z drugim x plus 6. Czyli stosuję wzór a kwadrat minus b kwadrat. No i dół przepisuję x plus 6. Co mi teraz to dało? Dało mi to to, że to, co mi blokowało, powodowało to 0 nad 0, ja mogę skasować. I teraz ja otrzymałam granicę przy x zmierzającym do minus 6 z takiej funkcji x minus 6 po prostu. No to ja teraz już mogę sobie podstawić. Jak ja podstawię, jak widzisz, to otrzymam teraz minus 6 minus 6 minus 12. Tyle wyszła mi granica, nieważne, z prawej, z lewej, po prostu granica przy x zmierzającym do minus 6 z tej naszej funkcji, tak wyglądającej w tej sytuacji. No więc, żeby funkcja była ciągła, to ja się jeszcze muszę zastanowić nad tym, ile wynosi f od minus 6. Czyli ja muszę powiedzieć, ile wynosi wartość tej funkcji, jeżeli oczywiście się da, prawda, policzyć, wartość tej funkcji dla minus 6. No tak się składa, że ja nie muszę nic liczyć, tylko muszę popatrzeć. Dla minus 6 wartość jest od razu minus 12. Tu mi nie wolno podstawić. Ja sczytuję tam, gdzie x może być tą minus 6. Tu może być, czyli wynosi minus 12. Popatrzmy teraz, co nam to wyszło? Wyszło nam, że tu jest minus 12 i tu jest minus 12. Czyli mój wniosek jest taki, że moja funkcja, skoro wyszło to samo, to moja funkcja jest ciągła, tak zapiszę, jest ciągła w x równym minus 6, czyli jest ciągła w punkcie. Zatem wnioskuję, że moja po prostu funkcja jest ciągła w całym zbiorze liczb rzeczywistych, bo tu nie miałam żadnych ograniczeń łącznie. Ja po prostu zapiszę, funkcja moja jest ciągła. Taka będzie odpowiedź do tego pierwszego przykładu. Kolejny przykład jest to funkcja f od x, znowu funkcja klamrowa. I tak, raz ta funkcja ma postać 2x plus 1, ale tylko uwaga, gdy x są większe od trójki. Raz ta funkcja ma postać po prostu funkcji stałej 7, ale tylko gdy x jest równe 3. Raz ta funkcja ma jeszcze trzecią postać, minus 3x dodać 10, ale uwaga, dla x-ów mniejszych od trójki. Czyli my podejrzewamy, że ta funkcja może być jedynie nieciągła,
dla x równego 3, czyli my badamy, naszym x0 będzie trójka do badania, tylko tu podejrzewamy, że może być i ciągła, ale tego nie wiemy jeszcze. Natomiast tu jest funkcja liniowa, tu jest funkcja stała, tu jest liniowa, one są ciągłe zawsze. Więc tylko jeden moment, jest moment załamania, gdzie może, jakbym chciała narysować wykres tej funkcji, bo też mogę, to może będę musiała oderwać rękę, a może nie. Musimy to sprawdzić. Czyli jednym słowem, zgodnie z tym, co powiedziałam na wstępie lekcji, liczymy sobie granicę przy x zmierzającym do trójki. I teraz uwaga, teraz ja muszę osobno zrobić trójki z plusem, widzimy x większe od trójki, to tu jest tak jakby trójka z plusem, coś więcej niż 3. Teraz x mniejsze od trójki, to tak jakby trójka z minusem, coś ciutka mniej niż 3. Dlatego, jeżeli x zmierza nam na trójki z plusem, to będę podstawiała ten wzór, czyli będę miała 2x plus 1. I teraz, licząc taką granicę, ja pierwsze co robię, podstawiam. Czyli 2 razy 3 to jest 6, dodać 1, czyli to jest 7. Czyli wyszedł mi taki wynik, że ta granica po prostu z prawej strony, jak x ucieka do trójki z prawej strony, to jest 7. No to policzę drugą granicę, teraz przy x zmierzającym do trójki, ale z lewej strony. No to patrzmy, z lewej strony trójka, czyli x ciut mniejsze niż 3, no to mamy z kolei tą funkcję. No to muszę napisać w nawiasie minus 3x, dodać 10. To się równa, to podstawiam moją trójeczkę. Czyli minus 3 razy 3 to jest minus 9, dodać 10 to mam 1. W zasadzie ja już bym nie musiała nic więcej sprawdzać. Ja już widzę, że siódemka to nie jest to samo co jedynka. Ale dla upartego mogłabym jeszcze zapisać to, ile wynosi f od trójki. Czyli ile wynosi wartość tej funkcji dla argumentu 3. No wynosi tyle. Sczytuję z kolei z tego tutaj warunku. Jak jest x równe 3, to moja funkcja ma wartość 7. Czyli zapisuję 7. I tak, moglibyśmy przypuszczać, popatrz, że tu jest 7, tu jest 7, jest ok. Ale niestety to tutaj nam bruździ, że ta granica wyszła 1. Zatem, skoro wyszło nam, że 7 to przecież nie jest jedynka, tak? 7 jest różne od 1. Z tego możemy wywnioskować, że nasza funkcja nie jest ciągła, tak zapisujemy, nie jest ciągła w x równym 3, czyli w trójce po prostu nie jest ciągła. Zatem mogę zapisać, że moja funkcja po prostu, gdybym chciała szybciej odpowiedzieć, to odpowiadam, że moja funkcja nie jest ciągła. I mam tu na myśli, nie jest ciągła w całej swojej dziedzinie, czyli w tym wypadku w zbiorze liczb rzeczywistych. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie stanowczo za mało, chciałbyś jeszcze poćwiczyć ciągłość funkcji w innych przykładach, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A ja tymczasem zapraszam już na kolejne kursy, na kolejne lekcje ze mną. Do zobaczenia!